Kloss wiedział już wszystko, to znaczy rozumiał w najogólniejszych zarysach mechanizm gry prowadzonej przez Neumana i jak zwykle w chwilach największego zagrożenia układał sobie plan działań na najbliższe godziny. Neumann się naciął, to pewne, ale zagrożenie nie przestaje być aktualne. Dopił swoje wino, zostawił na stoliku pieniądze i wyszedł z kafę klubu. Szatniarze komentowali widocznie wypadki z ostatnich minut, bo zbyt gwałtownie zaczęli mówić o pogodzie, gdy stanął przed ladą i poprosił o swą czapkę. W lustrze zobaczył, że czarny Opel Neumana ruszył właśnie sprzed klubu. Za nim półciężarówka z kilkoma SS-manami. Postanowił pójść piechotą. Do spotkania z Podlasińskim miał blisko pół godziny. Mógł jeszcze raz przemyśleć wydarzenia ostatniego tygodnia. Kiedy spotkali się w ubiegłą środę, jak zwykle w parku Ujazdowskim, koło łabędzi, zdziwił go niepokój opanowanego zazwyczaj Józefa. Przyniósł właśnie otrzymane zwykłą drogą polecenie centrali, żeby J23 zjawił się określonego dnia w kafeklubie klubie z białym goździkiem jako znakiem rozpoznawczym. Gdzie mam wpiąć ten kwiatek? Zapytał klos gdy przeczytał wezwanie napisane na marginesie gazety pozostawionej na ławce ten kwiatek nie pachnie mi najładniej dodał nie uznał bowiem za stosowne wyjaśnić podlaśnińskiemu że umówionym od dawna hasłem do spotkania z centralą miało być żądanie podania dokładnego składu osobowego 33 pułku grenadierów pancernych postanowił jednak pójść do kafeklubu, klubu naturalnie bez guździka bo gdzież oficer może wpiąć goździk? Chciał zobaczyć, z kim ma do czynienia, kto jest jego przeciwnikiem. Myślał oczywiście, że sprawa skończy się na niczym. Nie przypuszczał, że napatoczy się właśnie jakiś stary Niemiec z kwiatkiem w klapie, który chwycony przez dwóch tajniaków będzie krzyczał, że jest doktorem Majerem z organizacji TOTA i osobistym przyjacielem ministra szachta. Zaraz po wejściu do kafy klubu dostrzegł Neumana. I wtedy wiedział już wszystko. Więc na tym polega ta gigantyczna operacja w berlińskim stylu. Ale co ma do tego gazownia czy elektrownia? Coś, o czym mówił mu w kasynie Leutnantitsch. Nie mógł tego skojarzyć. Postanowił, że zapyta o to Józefa. Są dwie możliwości, myślał chłodno. Albo wpadł Józef, albo radiostacja. Gdyby Józef Los nie mógłby iść dziś spokojnie ulicą. Prawdopodobnie siedziałby w lochu w alei szucha, a w najlepszym razie w więzieniu Abwery. A może już by nie żył, zgniutywszy zębami wprawioną w plombę mikroskopijną fiolkę z jankali, przygotowaną na taką okoliczność. Pozostaje więc radiostacja. Służba bezpieczeństwa dysponuje własnym radionasłuchem, mogli więc wpaść na ślad radiostacji niezależnie od sekcji titrza. Co prawda powinni powiadomić o tym Abwerę, ale Kloss nieraz był świadkiem, że zazdrosny o sukcesy liczkę ukrywał, jak długo się dało, informacje o niezwykłym znaczeniu. A może wpadli na ślad radiostacji przypadkiem? Tego niestety nigdy się nie dowie. Nie widział na oczy radzisty. Kiedyś tylko, gdy przechodził z Józefem ulicą Polną, Podlasiński pokazał mu szyld skowronka. Ofuknął go wtedy. Starał się zawsze wiedzieć tylko to, co niezbędne. Kontakt z radiostacją miał utrzymywać Józef, a właściwie jego siatka, o której klos także nic nie wiedział, bo nie chciał wiedzieć. Więc jeśli radiostacja wpadła przypadkiem, niespodziewana rewizja w poszukiwaniu radioodbiornika lub ukrywających się Żydów, to cała siatka musi być pod obserwacją gestapo. Jedno jest pewne, nie dotarli do Józefa. Będzie musiał zwinąć swoje cztery mieszkania i poszukać sobie piątego, albo jeszcze lepiej, na jakiś czas ulotnić się z Warszawy, a jeśli mu się uda, ostrzec ludzi z siatki. Usiadł na tarasie kawiarni, rozejrzał się, Józefa nie było. Spojrzał na ulicę, żeby zobaczyć, czy nie nadchodzi i zmartwiał. Ubrany elegancko, Józef wymachując parasolem przecinał plac, gdy trzech żandarmów zagroziło mu drogę. – Czyżby go już mieli? – zląkł się, widząc, jak Podlasiński podsuwa żandarmom papiery. Nagle ulga. Żandarmi przepuścili Józefa, Podoficer dowodzący patrolem podniósł rękę do hełmu. Zląkłem się o ciebie, powiedział Kloss, gdy Podlasiński siadł wreszcie, odkładając porządny kapelusz i parasol na wolne krzesło. Niepotrzebnie, uśmiechnął się. Witalis Kazimirus, konsultat RSHA do spraw okupowanych terenów litewskich, jest człowiekiem, któremu podoficer żandarmerii może tylko zasalutować. Czy wiesz, że oni bledną na widok legitymacji Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy? Tylko udają, że czytają to już tylko formalność, żeby jakoś wyjść z twarzą, bo naprawdę zupełnie im wystarcza ta ciemnozielona okładka z gapą. – Co w klubie? zapytał. – Bardzo niedobrze. Aresztowali jakiegoś doktora Majera, który był na tyle nieostrożny, że wpiął sobie goździk w klapę. Sam krzywonogi Neumann był przy tym. To znaczy, zaczął Józef, że mają naszą radiostację i szyfr. Powinien się tego wcześniej domyśleć. Wtedy, kiedy nie dotarło do naszych informacja o łodzi podwodnej bazującej w północnej Norwegii. O mnie jeszcze nie wiedzą, z uśmiechem skłonił się niebrzydkiej dziewczynie uczepionej ramienia jakiegoś szturmfirera SS. Józef o niczym nie zapominał. Ten ukłon, przeznaczony dla kobiety w wiadomej profesji, oznaczał, że ani na chwilę nie przestawał być starym birbantem i lekko duchem, za jakiego uchodzić powinien Vitalis Kazimirus. Nikomu patrzącemu z daleka na tych dwóch mężczyzn ucinających jakby się zdawało swobodną pogawędkę nie mogła przyjść do głowy, że są to ludzie śmiertelnie zagrożeni. Wiesz, że mam obstawę, powiedział Józef. Mundek to pistolet, jakich mało. Gdybym był śledzony... Wiem, odparł Klost. Ty nie wchodzisz w rachubę. Te cztery mieszkania na cztery różne nazwiska pozwolą ci zniknąć niepostrzeżenie. To znaczy, powiedział Podlasiński, że Adam nie sypnął. Nie mają jeszcze Adama. On zna wszystkie moje cztery wcielenia. Właściwie głównie dla ułatwienia pracy Adamowi urządziłem się pod czterema nazwiskami. Dzięki temu może mnie odwiedzać raz na tydzień i brać pocztę razem z pieniędzmi za gaz. Za gaz? Zapytał Klos. To przypomniało mu coś, co mówił titr o jakiejś akcji Neumana wśród abonentów gazowni. Jest inkasentem. To zresztą jego prawdziwa praca jeszcze sprzed wojny. Więc go mają, powiedział Klos. Zrelacjonował Józefowi rozmowę z Ticzem o gigantycznej akcji Nojmana. Musisz go ostrzec, niech pryska do lasu. A dziewczyna? Następne ogniwo. Musi zdecydować Adam. Jeśli ma do niej zaufanie, będzie u mnie jutro. Więc niech uciekają jutro, ale przedtem poślecie jeszcze jeden meldunek od J23. Oszalałeś? Jeśli radiostacja jest spalona, właśnie. Meldunek nie dotrze do centrali, jak nie dotarł żaden z wysłanych w ciągu ostatnich trzech tygodni. Otrzyma go Otto Neumann. To będzie rodzaj listu prywatnego. Nadacie, że J-23 nie mógł zjawić się w umówionym miejscu, ponieważ w wyznaczonym dniu był służbowo w Szczecinie. Prosi o podanie następnego terminu i miejsca. Chcesz go zająć na parę dni? Tak. Musicie mieć czas na zmycie się z Warszawy. Nie zapomnij zabrać ze sobą kopii moich meldunków z ostatnich trzech, czterech tygodni. Przekaż je Bartkowi. Powinien mieć jakiś nowy szyfr i radiostację. A ty? – zapytał Józef. Muszę pomóc biednemu Tytrzowi. Chłopak nie może wpaść na system, według którego pracuje wroga radiostacja. Wstał i lekko skłonił się pod Nie zamienił ze sobą ani słowa – Pożegnania, chociaż obaj myśleli o tym samym: czy zobaczą się jeszcze kiedykolwiek? Bartek nie był zachwycony rozkazem, który otrzymał ubiegłej nocy. Nagle musiał odwołać ludzi z zaplanowanej kolejówki, na gwałt szykować lądowisko. Na szczęście w pobliżu nie było dużych oddziałów niemieckich, mógł zorganizować wszystko w ciągu dnia. Ale cóż, z rozkazami się nie dyskutuje. A rozkaz był wyraźny: przygotować lądowisko, przylecił wysłannik centrali. Czekali od zmroku na wielkiej polanie w środku puszczy Kozienieckiej. W wykopanych dołach leżał już chrust polany benzyną, przygotowany do podpalenia, gdy usłyszał nadlatujący samolot. Ale samolot nie nadlatywał. Noc była chłodna, Adam, nieprzyzwyczajony do lasu, szczękał zębami. Martwię się o Józefa. Co mu się mogło stać? Dlaczego jeszcze go nie ma? Nie kracz, powiedział Bartek ze złością. Nie kracz, bo wykraczesz. Czwarty raz to już powtarzam dzisiejszej nocy. Powiedział, że spotkamy się u ciebie. Myślałem, że już jest. Czyżby nie zdążył? Znowu zaczynasz, mruknął Bartek i podał Adamowi tlący się niedopałek. Masz, pociągnij, zajmij czymś gębę, nie będziesz pludł głupstw. Chwilę siedzieli w milczeniu. Gnieźdź nad nimi pochukiwała sowa. Do Bartka podkradł się nieznany Adamowi młody partyzant. Obywatelu dowódco, jeśli w ciągu pół godziny nie nadleci, zaraz będzie świtać. Wtedy właśnie usłyszał terkot nadlatującej maszyny. Chłopak, nie czekając na rozkaz, pobiegł ku zrzutowisku. W wykopanych dołach, ułożonych także tworzyły gigantyczną literę T, błysnął w górę ogień. Pilot musiał dostrzec znak, bo schodził do lądowania. Bartek podszedł do samolotu i pomógł wygramolić się otyłemu mężczyźnie w długim korzuchu, który krępował mu ruchy. Partyzanci wyładowali broń i amunicję, przenosili ją na przygotowane chłopskie furmanki, a on prowadził wysłannika w stronę leśniczówki. Nie macie kogoś, kogo chcecie przerzucić? zapytał o tył mężczyzna. Samolot zaraz startuje. Wy zostajecie? Zdziwił się Bartek. Tamten mruknął potakująco i nic więcej tej nocy Bartek się od niego nie dowiedział. Nazajutrz dopiero mężczyzna przedstawił się. Kapitan Antoni, powiedział, w sprawie wsypy. Szybko reagujecie, rzekł Bartek. O tym, że znaleźli się ludzie z siatki warszawskiej, poinformowałem was zaledwie cztery dni temu. Mam dla was niespodziankę. Do Adama i Zięby dobił radzista. To interesujące, odezwał się wysłannik. Chcę go przesłuchać w pierwszej kolejności. Niestety to niemożliwe. Chłopak jest nieprzytomny. Raniono go podczas ucieczki. Cudem dotarł do wójta w Kozienicach. Martwię się o Józefa i Muntka dodał. Powinni już być. Wtedy siatka byłaby w komplecie. Nie bardzo, rzekł Antoni. Brak i od dwadzieścia Zaraz po śniadaniu rozpoczął przesłuchania z obowiązku Bartek w nich uczestniczył nie bardzo jednak rozumiejąc sens podchwytliwych pytań prawdę mówiąc wysłannik centrali nie przypadł do serca Bartkowi oschły czujny nieufny Bartkowi wydawało się że i na sobie czuje uważne świdrujące spojrzenie tamtego cóż myślał taka robota wysłannik Pochylał się właśnie nad Stasią Zaremską, pseudonim Zięba. Dziewczyna starała się odpowiedzieć możliwie precyzyjnie na zadawane pytania, ale widać było, że deprymuje ją ton Antoniego. Twierdzisz, że ostrzegł cię Adam? Tak, powiedziała. Mówił, że jesteś śledzona. Czy dodał od jak dawna? Nie, kazał mi pryskać. Umówił się ze mną na stacji w Pyrach. Kogo znałaś? Tylko adama i skowronka. Wiesz kim jest J23? Nie wiem. Czy sama nie zauważyłaś, że jesteś śledzona? A może podniósł głos, nie chciałaś zauważyć. Nie, krzyknęła histerycznie dziewczyna, nie jestem. Wiem, że to był błąd, powinnam była bardziej uważać, ale spieszyłam się, wyskakiwałam z meldunkiem w czasie pracy. Ustaliliśmy z Adamem, że tak będzie najbezpieczniej. A u skowronka, wszystko było w porządku? Zawsze sprawdzałam. Na drzwiach był wypisany kredą znak K plus M plus B. W razie niebezpieczeństwa byłby przecież starty. Dziewczyna zawahała się i Antoni zauważył to wahanie. Więc był znak, czy nie? Był na pewno, tylko wydawało mi się. Ale musiało mi się wydawać. Odniosłam wrażenie, że Skowronek się czegoś boi. Miał takie oczy. Kiedy powstało w was to wrażenie? Dwa, nie, trzy tygodnie temu. Podziękował dziewczynie, kazał jej poprosić Adama. Gdy wychodziła, już przypomniał, co, zdaniem Bartka, było zupełnie zbędne że nie wolno jej się oddalać z obozu. Czy nie przesadzacie? Zapytał po jej wyjściu Bartek. Człowieku, tamten popatrzył nań przenikliwie, każdy z nich jest potencjalnym zdrajcą. Od pięciu tygodni radiostacja nadaje fałszywe meldunki, rozumiesz? Trzeba oczyścić siatkę, wyeliminować tego, kto zdradził. Co ze skowronkiem? zapytał. Był u niego felczer. Po południu będziecie go mogli przesłuchać. Siadaj, Adam, rzekł do wchodzącego pruchnala. Chciał uprzejmością zatrzeć nieprzyjemną scenę przesłuchania, która zapewne teraz nastąpi. Kiedy Józef zawiadomił cię o alarmie? Padło pierwsze pytanie. W ubiegły wtorek. Zgłosiłem się do mieszkania, w którym zameldowany był jako Witalis Kazimirus. Jak zwykle pobrałem opłatę za gaz. Czy Józef powiedział, że jesteś śledzony? Kazał mi pryskać i zabrać dziewczynę, jeśli jej ufam. Nie miałem powodu, by jej nie ufać. Czy powiedział ci o rodzaju zagrożenia? Józef nigdy nie mówił za wiele. A nazwisko. Nie wymienił żadnego nazwiska? Nie. Powiedział tylko, że istnieje niebezpieczeństwo w sypy. A jednak kazał wam przedtem nadać jeszcze jeden meldunek. Co wiesz o treści tego meldunku? Zawsze otrzymywałem teksty zaszyfrowane. W Gestapo mają chyba szyfrantów. Wy mnie podejrzewacie? Wypraszam sobie, ja nie jestem zdrajcą. O nic cię jeszcze nie podejrzewam. Gdybym ja był wtyczką Gestapo, sypałbym Józefa. Tylko ja, jeden z całej siatki. Przerwał, bo uświadomił sobie, że Józef nie zjawił się dotąd w oddziale. Tak, powiedziała Toni, tylko ty, jeden z całej siatki, znałeś wszystkie cztery jego adresy i nazwiska. Jeśli mnie podejrzewacie. Adama znam od ośmiu lat. Powiedział Bartek. Jeśli ma to dla was jakieś znaczenie, ręczę za niego. Adam już wyszedł. Siedzieli nad glinianymi miseczkami ze zsiadłym mlekiem, które postawiła przed nimi gospodyni. Coś mi się nie zgadza w tej historii, powiedział Antoni. Józef ich ostrzega, potem znika bez śladu. Radiostacja przez miesiąc faszeruje nas kłamstwami, a radzista zjawia się u Was cały zdrowy. Nie bardzo zdrowy, wtrącił Bartek. Tu gdzieś tkwi jakiś fałsz. Logiczne byłoby tylko jedno wytłumaczenie: że zdradził ktoś, kto znał wyłącznie Podlasińskiego, ktoś, komu udało się później zdobyć adres radiostacji. Nie, chwileczkę. Szyfr znał Józef. Więc, jeśli wierzymy Józefowi, to musimy założyć, że otrzymywał informacje już spreparowane. Proponuję nie spieszyć się z wnioskami. Poczekajmy, co powie krawiec. Skowronek wreszcie odzyskał przytomność, ale ciągle jeszcze był słaby. Właśnie nadawałem, mówił cichym głosem, kiedy usłyszałem łomot do drzwi. Nie mogłem się mylić, to byli Niemcy. O tym, żeby zetrzeć umowny znak, nie było o czym marzyć. Usiłowałem zgodnie z instrukcją zniszczyć przede wszystkim szyfry. Wrzuciłem książkę pod kuchnię. Także meldunek, który dostałem tego dnia. Jak na złość nie chciało się palić. Musiałem podlać naftą. Otworzyłem drzwi na schody kuchenne, ale usłyszałem, że tędy idą także. To był Wehrmacht? Tak, zawahał się skowronek. Kilkunastu żołnierzy i dwóch oficerów, a potem przyszedł jeszcze jeden w czarnym mundurze. Gestapo i Wehrmacht? Jednocześnie? Nie wiem. Oddychał z trudem. Nie zastanawiałem się nad tym. Zamknął oczy na chwilę, potem znów i otworzył. Kiedy wpadł ten gestapowiec, to jeden z tych oficerów zaczął mu meldować. Zapamiętałem nawet nazwisko oficera Oberleutnant Kloss. I wtedy ja skorzystałem z zamieszania i skoczyłem przez okno. Pod moim oknem jest szopa, pół piętra zaledwie. Nie słyszałem strzałów, dopiero później zobaczyłem, że jestem ranny. Jak się nazywał ten niemiecki oficer? Powtórz powiedział Antoni. Klos, powiedział słabo krawiec. Oberleutnant Klos. Bartek, kiedy wrócili już do drugiej izby, chciał powiedzieć Antoniemu, że to niemożliwe, że stykał się z Klosem, że zna go i ceni. Tamten, jakby uprzedzając jego argumentację, powiedział. Każdy agent w końcu wpada. I wtedy ma do wyboru albo zginąć, albo zdradzić, pracować dalej pod kierownictwem wroga. Nie wierzę, żeby J-23... Teraz wszystko komponuje się w jedną całość. Niemcy zorientowali się, że wcześniej czy później spostrzeżemy, że J-23 wprowadza nas w błąd. Co robi centrala w takich wypadkach? Zrywa kontakty z agentem. Chcieli temu zapobiec, wobec czego wkracza Oberleutnant Kloss, nakrywając radiostację. Aranżują to w ten sposób, żeby umożliwić ucieczkę radziście bo wiedzą, że radzista dotrze do nas i wymieni nazwisko oficera, który wkroczył do radiostacji. Jeśli Klos likwiduje dezinformującą nas radiostację, nie mamy powodu mu nie ufać. Rozumiecie teraz perfidny plan? Bartek pokiwał głową, choć pewność, z jaką ten grubas wypowiadał swoje sądy, cokolwiek go przeraziła. Ucieszył się, że wejście Adama Przerwało im rozmowę, że nie będzie musiał potwierdzić, że zrozumiał, że akceptuje ten tok myślenia Antoniego. Adam przyniósł wiadomość, że właśnie zjawił się mundek, obstawa Józefa. Wezwali chłopca, ale nic nie potrafił powiedzieć. Z Józefem rozstał się blisko tydzień temu i od tamtej pory go nie widział. Myślał, że Józef będzie już w lesie. Przychodzi dopiero teraz, bo w Karczewie, gdzie zatrzymał się na noc, wpadł w kocioł. Żandarmi otoczyli wieś i przetrząsali ją w poszukiwaniu rąbanki. – Czy widzieliście tego niemieckiego oficera, z którym niekiedy spotykał się Józef? – Tak – odparł chłopak. – Potrafilibyście go rozpoznać? – Z pewnością. – Jutro pojedziecie do Warszawy. Bartek zrozumiał nareszcie, co tamten miał na myśli. – Chcecie, żeby Mundek zastrzelił J-23? Mamy prawo decyzji w takich wypadkach, odparł Antoni. A ten mundek sami powiedzieliście dobry w strzelaniu. Ale dowody, dowody krzyknął Bartek. Jest wojna. Poszlaki są bardzo silne. Nie możemy ryzykować. W imieniu Sądu Podziemnego Rzeczypospolitej Polskiej. Neumann gotów jest zgodzić się ze swoim szefem. Jest idiotą. Dał się wodzić za nos. Myślał, że miał w ręku tego J23, a tymczasem to J23 zakpił z niego. Ludzkę jakby nagle orzuł. Chodził, tupiąc po gabinecie i tłumaczył Neumannowi, że jeśli uda mu się z tej całej afery wykręcić wschodnim frontem, to i tak może się uważać za wczepku urodzonego. Bo on, Ludzkę, sądzi, że dla takich ludzi jak Neumann jedynym właściwym miejscem jest obóz koncentracyjny. A całe to piekło oczywiście o Ilze krótkonogą sekretarkę Standartenfuhrera. Skąd na Boga Neumann miał wiedzieć, że ta dziewczyna jest siostrzenicą Gauleitera? Kiedy dostał ostatni przeznaczony do nadania meldunek, że J-23 nie mógł się zjawić na spotkanie, bo był służbowo w Szczecinie, zrozumiał, że wpadła mu w ręce gratka, o jakiej marzył. Potwierdzała się koncepcja, że owym tajemniczym J-23 Musi być ktoś na służbie niemieckiej. Nikt inny bowiem nie jeździłby służbowo. Ustalenie, kto z pracowników niemieckich w Warszawie był w tym dniu w Szczecinie, to dla ludzi Neumana sprawa paru godzin. Jedyną osobą w delegacji służbowej była właśnie Ilza Kępke. Wyobrażał już sobie minę sztandartem Führera, gdy od niego dowie się, że nieuchwytny J. 23 i jego sekretarka to ta sama osoba. Oczywiście dał się nabrać. Ten od 23 zorientował się, że historia z kwiatkiem jest prowokacją, szytą grubymi nićmi i postanowił dać Neumannowi psztyczka w nos. Ale to przecież nie Neumann wymyślił łapanie sztupaka na błysk. Neumann chciał spokojnie, powolutku, jak należy. W dodatku przyplątało się to idiotyczne nieporozumienie za Bwerą. Trzeba trafu, że Neumann osobiście przyniósł spreparowany meldunek do mieszkania krawca i przyglądał się właśnie szybkim ruchom palca skowronka na kluczu telegraficznym, śledząc, czy nadaje właściwy tekst, gdy rozległo się walenie w drzwi i zaraz potem wpadli dwaj oficerowie z abwery. Musiał w dodatku od tego smarkacza Klosa wysłuchać pouczeń, że SD pracuje jak na prywatnym folwarku, że nie zawiadamiając abwery powodują rozpraszanie wysiłków, co nie było całkiem pozbawione racji. A jeszcze do tego ucieczka radiotelegrafisty. Wydawałoby się, że facet jest już całkiem zeszmacony, że nie zdobędzie się na żaden ruch. A tymczasem. Teraz wroga centrala nie uwierzy nawet gdyby nadawać tym samym szyfrem na tej samej fali. Już przerwanie nadawania w połowie musi obudzić ich czujność. — A co dopiero zmiana radiotelegrafisty? — Przysłano pana Neumann z Berlina, — Standartenführer znów mówił cicho, — aby postawił pan na nogi naszą robotę kontrwywiadowczą. — Nie przeczę, udało się panu osiągnąć pewne sukcesy na wstępie. Złapał pan wrogą radiostację. Już wtedy sugerowałem, żeby oddać radzistę chłopcom z Alei Szucha. Wydusiliby z niego cokolwiek, ale pan wolał stosować swoje metody. A Warszawa nie jest miejscem, gdzie można stosować berlińskie metody. Pan zaakceptował mój plan, powiedział Neumann. Nadaliśmy cztery dezinformujące meldunki, a to także jest pewnym zyskiem. Jeśli nie zorientowali się dotychczas, że podsuwaliśmy im padlinę, to wpadną na to jutro, a J23 będzie działał dalej. Gdyby nie to idiotyczne nieporozumienie za werą, powiedział Neumann i czuł, że za chwilę padnie to, czego obawiał się najbardziej. Trzeba było przewidzieć, powiedział Litzkę, i Neumann jakby odetchnął, że najgorsze odwlokło się jeszcze. Postanowił grać na zwłokę. Idealny sposób, okrągłe zdania, uniżona forma. Pozwalam sobie zwrócić uwagę, sztandartem Führer że nalegałem, aby poinformować Awerę o rozpracowaniu radiostacji. Lekki grymas na twarzy Lickiego wskazywał, że zrozumiał, co miał na myśli Neumann. Nie przypominam sobie. A jeśli nawet... Panu też wydawało się, że potrafimy to załatwić sami, bez pomocy tych elegancików z Wehrmachtu. Co z radiotelegrafistą? Nie złapaliście go? Ukarałem Lepkiego, który stracił głowę. Nic mnie to nie obchodzi. Dość tej zabawy. Musicie zwinąć resztę siatki, to znaczy te kalerkę i inkasenta gazowni. Więc jednak nastąpiło. Przecież musiało nastąpić. Dlaczego się dziwię? Pomyślał Neumann. I to niemożliwe. Wykrztusił z trudem. Znów chce mi pan zaproponować swoje metody? Nic z tego. Muszą coś wiedzieć na temat tego J23. — Oni uciekli — powiedział, patrząc wprost w prąglejące ze zdumienia blade oczy ludzkiego. — Zdołaliśmy ustalić, że próchnal wsiadł do rykszy prowadzonej przez naszego agenta. Potem znaleźliśmy naszego człowieka zamordowanego. A dziewczyna wydostała się tylnym wyjściem z restauracji. — Rozumiem — powiedział po długiej chwili ciszy. — Zostało panu w garści powietrze. — Pracz! Wrzasnął nagle nie swoim głosem, wyciągniętą ręką wskazując drzwi. Heil Hitler, powiedział Neumann tym samym gestem, znosząc rękę do góry. Kloss był niespokojny. Od dziesięciu dni, od ostatniej rozmowy z Józefem, żadnego znaku życia. Oczywiście Józef nie może zadzwonić do niego do biura i powiedzieć: Wszystko w porządku, mam nowe mieszkanie i nowe papiery. Nie może także przysłać widokówki z pozdrowieniami, ale są skrzynki kilkanaście miejsc w różnych punktach miasta, gdzie można przekazać wiadomość jest wreszcie to mieszkanie na boni fraterskiej tuż przy granicy getta, w którym klos zorganizował punkt kontaktowy dla agentów abwery ciotka zuzanna wie, że w każdy dzień nieparzysty między siódmą a dziewiątą wieczór. Można tam zastać oberleutnanta Klosa, więc dlaczego centrala nie daje znaku życia? Mniejsza już o te kilkanaście nowych informacji, które udało mu się zebrać. Najważniejszą sprawą jest poinformowanie Uzefa, że krawiec Marian Skowronek, pozostający niewątpliwie na usługach Gestapo, zdołał uciec, kiedy Kloss na prośbę Titrza, towarzyszył mu w nalocie na radiostację. Klos zobaczył pustą budkę ulicznego automatu telefonicznego i przyspieszył kroku. Postanowił, że spróbuje jeszcze raz, który to już raz, zadzwonić do Józefa. Wrzucił monetę do automatu i kolejno w czterech mieszkaniach monotonne brzęczenie w aparacie raz jeszcze potwierdziło, że nikt nie podniesie słuchawki. Znowu ruszył przed siebie. Powinien dziś zajrzeć do jeszcze jednej skrzynki kontaktowej. Skrzynką była ściana wypalonego domu z głębokimi wyrwami po pociskach. W trzeciej wyrwie, licząc od bramy, mógł znaleźć kartkę. Rozejrzał się. Ulica była pusta. Sięgnął ręką, udając, że poprawia sobie mundur, ale skrzynka była pusta. Znów się rozejrzał, bo instynkt mówił mu, że jest obserwowany. Czyżby nerwy? Ulica była opustoszała. Po jednej stronie ceglany mur, bez żadnej wnęki czy załomu, gdzie mógłby się ktoś skryć. Głośno klaskały o nierówny bruk kopyta chudej szkapy, ciągnącej dorożkę. Odwrócił się napięcie i skierował znów w stronę śródmieścia. Ale uczucie, że jest obserwowany, nie opuszczało go. Biedny tytr, pomyślał, żeby odwrócić uwagę od tego idiotycznego, niczym nie umotywowanego przeczucia. Biedny Titrz nie dostanie swojego upragnionego urlopu, a tak bardzo chciałby pojechać i pokazać się w swoim bawarskim miasteczku z orderem nad kieszenią munduru. Łatwo pozwolił sobie podsunąć myśl, że wroga radiostacja nadaje według pory wschodu i zachodu księżyca. Bez trudu uwierzył, że sam wpadł na to. Oczywiście za skandal, który wybuchł, kiedy okazało się, że Sonderdynst kontroluje radiostację, nikt nie mógł obwiniać Klosa. Zresztą awantura nie była zbyt wielka. Na twarzy obersta von Oseckiego pojawiło się nawet coś w rodzaju uśmiechu, gdy oberleutnant Kloss meldował mu o tragicznej w skutkach pomyłce. Ale oczywiście o urlopie dla teacha trudno było w tych warunkach marzyć. Będzie się musiał biedak pocieszyć paroma dodatkowymi porcjami budyniu. Kloss zachichotał do tej myśli i w tym momencie usłyszał strzał. Odwrócił się. Padł za załomem muru, zobaczył sylwetkę chłopaka przecinającego na skos ulicę i wpadającego w gruzy spalonego domu, obok którego klos przed chwilą przechodził. Z za zakrętu wypadło kilku żandarmów z bronią gotową do strzału. Bachmeister z rudym wąsikiem pomagał Krosowi się podnieść. Pan jest ranny, panie oberleutnant? Nie, na szczęście nie. Do pana strzelali. Być może odparł klos. Uciekł w tamtą stronę. Ubrany w czerwony sweter, pokazał kierunek przeciwny niż spalony dom. Mam nadzieję, pomyślał, że nikt o tej porze nie chodzi w czerwonym swetrze. Usłyszał tupot oddalającego się patrolu. Otrzepał mundur, zatrzymał przejeżdżającą rikszę. Boń fraterska, rzucił. Postanowił jechać do Meliny jak w każdy nieparzysty dzień, chociaż... Poznał chłopca, który strzeliwszy do niego przebiegał na skos ulicę. To był Mundek. Chłopak, o którym Józef mówił, mój pistolet albo moja obstawa. Klos widział go parokrotnie z daleka. Nie mógł się mylić. Obrzedł pół zrujnowany dom przy Boni Fraterskiej i na klatkę schodową przedostał się przez piwnicę. W jednej chwili zrozumiał, co się stało. Józef prawdopodobnie wpadł. A tylko on wiedział, kto jest zdrajcą. Ciotka Zuzanna zorientowała się, że była wprowadzana w błąd. Kloss wie, że w takich sytuacjach rozkaz może być tylko jeden zabić. Wie, że sam w podobnej sytuacji postąpiłby tak samo. Ale wie także, że on nie jest zdrajcą i za wszelką cenę musi to udowodnić. Gdyby stanął przed sądem, ale nikt nie odczyta mu wyroku. Na no to nie ma czasu. Najwyżej potem przyczepią kartkę w imieniu Rzeczypospolitej Sąd Polski Podziemnej. Starając się iść bezszelestnie, wspinał się na schody. Nadsłuchiwał przez chwilę. Nikogo za nim nie było. Ale nie jest nigdzie powiedziane, że chłopak działa sam. Może ktoś inny czeka już w tym mieszkaniu. Z podestu schodów nie było nic słychać. Ale Klos wiedział, że człowiek za drzwiami, jeśli tam stoi, stoi teraz bez ruchu wstrzymując nawet oddech specjalnie głośno zaczął otwierać drzwi sąsiedniego mieszkania zamknął je trzaskiem teraz już działał błyskawicznie kilka kroków balkon łączący się z balkonem tamtego mieszkania przesadził balustradę wypchnął szybę i z okrzykiem Hände hoch znalazł się w stołowym odpowiedziała mu cisza szybko tu pokój spojrzeniem był sam Teraz przedpokój, kuchnia i Alkowa, pozostałe pokoje. Wszystko w porządku. Sprawdził, czy drzwi są zamknięte. Tak, wszystko było jak zostawił. Odsunął zasówkę. Ustalono, że drzwi w dni nieparzyste muszą być otwarte. Co będzie, jeśli ten chłopak tu przyjdzie? A raczej pewny, że nie zrezygnuje po jednej nieudanej próbie z wykonania rozkazu, który był otrzymał. Mógłby z łatwością zastrzelić tego chłopca, i tak by zrobił, gdyby był tym, za kogo go uważają. Ale on przecież nie jest zdrajcą, nie zabije, ale nie może też dawać się zabić. Liczył się z tym, że przyjdzie kiedyś zginąć to ryzyko wkalkulowane jest w grę, jaką prowadzi od lat. Ale żeby tak głupio, z ręki towarzysza, Polaka? Powoli zaczął odpinać mundur. Potem poszedł do alkowy i wyciągnął z szafy koc. Po namyśle wziął drugi. W pół godziny później, wstrzymując oddech, doszedł do podestu drugiego piętra młody człowiek w skórzanej kurtce i butach z cholewami. Chwilę nadsłuchiwał pod drzwiami, potem wyjął rewolwer i wsunął tłumik na lufę. Mechanizm był dobrze naoliwiony, nawet nie skrzypnął. Nie skrzypnęły także drzwi, gdy chłopak nacisnął klamkę. Przedpokój był pusty, światło elektrycznej latarki nie wydobyło z mroku niczego podejrzanego. Półuchylone drzwi prowadziły do wnętrza mieszkania. Zobaczył sylwetkę na tapczanie. Strzelił wprost w widoczne z daleka dystynkcje munduru kogoś, kto leżał przykryty kocem. Strzały były cichutkie i brzmiały niegłośniej niż Wstyrknięcie elektrycznego wyłącznika. Chłopak nie zdążył się jeszcze zdziwić, że ciało leżącego nawet nie drgnęło, gdy silny cios w podbródek rzucił go na drzwi. Broń wypadła mundkowi z ręki, podniósł ją tamten człowiek, podszedł do kontaktu i zapalił światło. Mundek zobaczył teraz mężczyznę ubranego tylko w spodnie i koszule. Nie mógł się mylić. To był Niemiec, którego miał zabić. Człowiek ten podszedł doń. Pomógł ogłuszonemu podnieść się i powiedział najczystszą Polszczyzną: Nie mogłem postąpić inaczej. Muszę ci wyjaśnić parę rzeczy. Przede wszystkim powiedz co z Józefem. Ale chłopiec nie wiedział. Podobnie jak Klos nie miał pojęcia, że Józef po wielu perpetiach dotarł wreszcie do lasu, że wymógł na kapitanie Antonim decyzję natychmiastowego wyjazdu do Warszawy w celu odwołania wyroku śmierci. Na Hansa Klossa agenta o kryptonimie J23. I że znajdował się właśnie w drodze.